Przecież nie zrobiłem tego celowo. To był wypadek. Dlaczego ty jesteś zakuty w kajdanki i o czym ona mówi? Co ty tutaj robisz? Zgłosiłam twoje zaginięcie. Dlaczego ona mówi, że przez ciebie jeździ na wózku? Chcesz go w coś wrobić za to, że cię zostawił? Nie. Chcę, żeby odpowiedział za to, co zrobił. Wepchnął cię do tego jeziora? Do jakiego jeziora? Michał mówił, że skoczyłaś na główkę do jeziora. Teraz możesz jej powiedzieć prawdę. Michał? To ja jej powiem. 3 lata temu wracaliśmy z imprezy. Prosiłam go, żeby nie wsiadał za kółko, bo był pijany. Chciałam zamówić taryfę, ale on oczywiście zrobił po swojemu. Mieliście wypadek? Tak. Niewiele pamiętam, byłam nieprzytomna. Przesadził mnie na miejsce kierowcy. O mój Boże. Chciał zrobić wszystko, żeby wywinąć się od odpowiedzialności. Byłem w szoku. Nie wiedziałem, co robię. Dobrze wiedziałeś. Ratowałeś swój własny tyłek. Chciałam, żeby sam się przyznał. Dlaczego nie powiedziałaś prawdy od razu po wypadku? Bo bardzo go kochałam. Nie chciałam, żeby szedł do więzienia. Ja dostałam tylko 6 miesięcy w zawieszeniu. Jeszcze wczoraj przyszedł do mojego brata i zaczął mu grozić nożem. Mówił, że nas pozabija. Jezu. Wezwałam policję. Niestety udało mu się zwiać. Dopiero dzisiaj go dopadli. Dobrze wiesz, że zrobiłem to w akcie desperacji. Całe szczęście, że przy okazji tej awantury nagrałam jego spowiedź o wypadku, więc teraz się już nie wywinie. Na siebie też ukręciłaś bat. Za składanie fałszywych zeznań też będziesz miała problemy. I tu się mylisz. Ja już wcześniej kontaktowałam się z prawnikiem. Za ukrywanie osoby najbliższej, a konkubent jest tak traktowany, niech odpowiadam. To się w głowie nie mieści. On mnie karmił od początku samymi kłamstwami. Nie spodziewałam się, że Michał okaże się tak bezdusznym potworem.